No, w teatrzyku w przedszkolu zawsze byłam wiewiórką. Nie wiem dlaczego. Ja też byłam wiewiórką. Non-stop color byłam. W przedszkolu byłam wiewiórką. Tak, i w takim, co z całości się chodziło, aktorsko, zawsze byłam wiewiórką. Na aukcji w Bursz między wieloma innymi kupiono dwie laleczki, które wykonała własnoręcznie George Sand. Obie laleczki są wykonane z dwóch rodzajów bawełny, która oplata druciany stelażyk. Szaty wierzchnie tych laleczek są zrobione z jedwabiu. Obie laleczki są bardzo podobnych, niewielkich wymiarów. Różnią się jedynie kolorem tego stroju wierzchniego. Jedna ma taki strój w dwóch tych kolorach, takim fioletowo-błękitnym, a druga w tonie łososiowym. Nie są to de facto marionetki ani pacynki, tylko laleczki, które na pewno nie były elementem mobilnym w teatrzyku. W związku z tym pojawia się hipoteza, którą no zresztą potwierdzają, tak sugerują też eksperci z Muzeum w Noon, którzy zajmują się teatrem Sanda, jego historią, że był to element dekoracji, że było to tło, no i taki chór, powiedzmy, tworzyły niemy. Ogromnym zaskoczeniem były właśnie te laleczki, bo każdy z nas sobie wyobrażał, że no, będzie to taka lalka, powiedzmy 20 do 30 centymetrów, a tutaj dostaliśmy takie okruszki, dosłownie i w przenośni, bo nie dość, że malutkie, to jeszcze były w takim stanie, że sypały się z nich te okruchy tkanin. Szaty wierzchnie tych laleczek były tak bardzo zniszczone, że w wielu miejscach no, tych tkanin po prostu nie było. Były bardzo przetarte, miały mnóstwo dziur. Cała konstrukcja tego ubioru trzymała się właściwie na takiej tasiemce, która była wykończeniem krawędzi ich stroju. Włókna były naprawdę tak słabe, że bałam się za każdym razem, kiedy otwierałam pudełko, bo nawet przy ruchu powietrza te fragmenty niteczek odlatywały. Także zbieraliśmy wszystko i takie różne strzępki oddaliśmy od razu do konserwacji. To, co zrobiły konserwatorki działające przy tych laleczkach, jest prawdziwą metamorfozą, niesamowitą odmianą. Ta wierzchnia część stroju musiała być zdemontowana. Pod spodem laleczki zachowały się w całkiem dobrym stanie. Były zabrudzone, te ich tkaniny owszem były słabe i delikatne, ale jednak zachowały się w całości. Tylko właśnie te ich kontusze wierzchnie były w tak strasznym stanie. Po demontażu z laleczek te stroje rozłożono na płasko, to co się dało to rozszyto i po tych fragmentach, które pozostały, dziewczyny były w stanie ustalić krój tego stroju. I wtedy zapadła decyzja o tym, żeby zachować maksymalnie jak najwięcej tego, co zostało, łącznie z tymi drobnymi strzępkami, stwierdzono, że trzeba te tkaniny zdublować. W 1947 odbył się pierwszy spektakl, który przygotował Sand wraz ze swoim przyjacielem, we dwóch. I no, była to zaaranżowana na prędce inscenizacja dla rodziny, dla przyjaciół. Bardzo się spodobał projekt. George Sand wspomina, że były to bardzo zabawne przedstawienia. Oni rzeczywiście postawili na satyrę na początku, także zaśmiewano się oczywiście do rozpuku, no jak to zwykle bywa, w takich sytuacjach, kiedy doskonale wszyscy wiemy,
o kogo, o co chodzi. I nawet być może dzisiaj byłoby nam trudno to rozszyfrować, tak jak w takim humorze sytuacyjnym. Na początku lat 50. postanowił przenieść swój teatr do Paryża, gdzie wystawiał w dwóch miejscach, w dzielnicy Batignolles oraz w świeżutko przyłączonej do miasta dzielnicy Passy. Forma laleczek właśnie była, nawiązywała do tego teatru ludowego, popularnego, natomiast no, tematyka już była przeznaczona dla publiczności bardziej wyrafinowanej, jeśli możemy tak powiedzieć, obytej z teatrem, z historią kultury, z kulturą, także nie były to scenki popularne, tylko no, takie sztuki powiedzmy na wyższym poziomie. Ogon był na drucie, z takiego, ogon. Wiecie co, takie no, w cudzysłowie boa, ale z kożucha po prostu kołnierz. I to było naczepione na ten, teraz mi się przypomina wszystkie detale tego moje stroju. Moje dziecko ma taki koci ogon właśnie z mojego kaptura. Super. I też z nim chodzi. I na drucie? Nie no, bez drutu. No to zrób tak, to będzie jak u Sanda.